Dzień dobry panie i panowie, Paweł z tej strony. Paweł nie triatlonowy. Paweł z tej strony. O triatlonie porozmawiamy kiedy indziej, ale dzisiaj chciałem, chciałem porozmawiać troszeczkę na temat tłuszczu, bo jako, że mi się trochę przytyło, to o tłuszczu będziemy rozmawiać. Nie, tak poważnie to. Uh, przez ostatnie kilka tygodni, nawet chyba więcej jak miesiąc, wrzucałem na Instagrama i e, też może troszeczkę było na YouTubie informacje na temat tego, że brałem udział w badaniu dla jednego doktoranta tutaj z lokalnego uniwersytetu, który to badał różnice w konsumpcji, nie w konsumpcji, w użytkowaniu tłuszczy i węglowodanów przez nasz organizm w wysiłku w temperaturze i w, w temperaturze normalnej i w temperaturze tropikalnej. A były to cztery jazdy, dwie z tego to były testy, tak, tak naprawdę testy wydolnościowe, testy FTP, gdzie protokół to było po prostu zwiększające się moc co kilka minut, i tak naprawdę do, do momentu, kiedy już nie mogłem więcej jechać, tylko się trzeba było zatrzymać. I były to dwie, dwa testy, jeden był zrobiony w temperaturze 18 stopni, drugi był zrobiony w temperaturze 36 stopni. Oczywiście pomierzony czujnikami, także z tym można było sprawdzić, jak rozgrzewały się moje mięśnie, jak rozgrzewa się wnętrze mojego organizmu. Dosłownie e, miałem chyba czujniki na klatce piersiowej, na bicepsie, na łódce i na e, udzie. E, dodatkowo miałem pobierano krew. Badań, badań krwi jeszcze nie miałem, bo to one będą robione wszystkie za jednym zamachem. Miałem pobierano krew co kilka minut, tak żeby sprawdzić co tam się dzieje. E, nie wiem, co będą mierzyć dokładnie, ale to się jeszcze dowiem, jak, jak mi, jak mi e, dadzą. E, oprócz tego miałem aparat, który mierzył e, wydychane gazy. I ten aparat. To jest najważniejsza rzecz z tego, o tym będę mówił dzisiaj. Bo ten aparat mierzy tak naprawdę dwie rzeczy. Jedną rzecz mierzy nasz pobór tlenu, czyli nasze VO2 max. I tą, tę liczbę dostałem już, i w tym momencie przy mojej wadze jest to 50, czyli słabo. Ale jako że nie będę się ukrywał, nie będę tego ukrywał, że ważę więcej niż ważyć powinienem. Jeżeli zrobię wagę startową, to VO2max powinno być 60. Bez zwiększania tak naprawdę VO2max. Jeżeli nie wiecie, to VO2max jest wyrażone w jednostkach, które zależą od masy, czyli to jest ilość ilość ceny, jakie możemy przetwarzać na kilogram masy, czyli i my ważymy, jeżeli potrafimy w, przetwarzać taką samą ilość tlenu e, to mm, nasze vo max wzrośnie. E, więc bez zwiększania pojemności płuc, bez zwiększania wydolności, wystarczy schudnąć i, i będzie lepiej. E, to jest jedna rzecz. E, druga rzecz, ta, te właśnie rury, tutaj może wrzucę zdjęcie jak to wszystko wyglądało, e, one mierzyły także e, gazy wydychane, a na podstawie gazów wydychanych jest to dosyć e, znana, dobra i zrozumiana praktyka na podstawie wydychanych gazów można zmierzyć to, czy... można zmierzyć oksydację tłuszczy, czyli tak naprawdę to, ile tłuszczy zużywamy podczas wysiłku. I to jest najciekawsze, bo jak to przeczytałem, to sobie pomyślałem, nie, to jest jakiś błąd, to nie może tak być. To, to, to na pewno nie jest tak, ale potem jak zacząłem liczyć, to się okazało, że aha, aha to nie tak. No jak, jak wskakujemy sobie na przykład na wagę przed, przed treningiem i waga nam pokazuje 80 kg, załóżmy, e, zrobimy sobie dwu, dwugodzinny trening, albo godzinny, żeby nam się dobrze liczyło i na waga pokazuje 75 kg i myślimy sobie 2 kilo, jest 2 kilo, No to, to nie tak, to tak nie działa, bo większość z tego to woda i większość z tego to glikogan i tak naprawdę woda, bo pocimy się. E, moja potliwość w, w temperaturze 36 stopni to było około 1,5 litra 1,5 litra potu na godzinę, co jest uważane za Umiarkowane tak naprawdę, umiarkowaną potliwość. Z racji tego, że w Tajlandii byłem w jakieś 4 miesiące 5 miesięcy temu już w tym momencie, to nie miało to większego wpływu już tu jest teraz chłodno, więc ta potliwość spadła? Na pewno zwiększy się w momencie, kiedy będziemy w tropikach, ale tu sobie porozmawiamy za jakieś pół roku, mniej więcej. Natomiast jeśli chodzi o właśnie używanie tłuszczy, no to ile tak naprawdę tłuszczy, ile tłuszczu spalamy podczas treningu? Podczas wysiłku? Ile, ile tłuszczu schodzi nam z, zewsząd podczas treningu? I czy można tak naprawdę ten tłuszcz w cudzysłowie wytopić? No, okazuje się, że nie. Tak i nie. No, bo deficyt kaloryczny i tak dalej, i tak dalej, to sobie chyba rozumiemy, e, jak to działa, prawda? E, interwały, większy dług tlenowy, większy e, deficyt kaloryczny, więcej się pali, a, robo, a, robo, a robi trochę mniej. Ale ile? No więc właśnie, e, okazuje się w moim przypadku i Efekt jest taki, że, no, nie efekt, w moim przypadku jest tak, że moje wykorzystanie tłuszczy jest umiarkowane. Dzieje się to dlatego, z tego powodu, że mam wysokowęglowodanową dietę po prostu, czyli znaczy, jakby nie mam diety, tylko żre dużo, dużo cukrów, więc trzeba się trochę przestawić na tłuszcze i ta liczba się zwiększy, dodatkowo zwiększy możemy tę liczbę, do której zaraz dojdziemy, poprzez treningi na czczo, poprzez treningi dookoła których jemy tylko tłuszcze i niewielką ilość białka i podczas treningów, drugiego treningu w ciągu dnia, gdzie mieliśmy jeden trening i pomiędzy treningami nie jedliśmy dużo węglowodanów, tylko mieliśmy potem drugi trening. Chodzi generalnie o to, żeby wykonywać treningi w trybie, gdzie mamy niewielką. Dostępność glikogenu. To nie jest ketoza, to nie jest, żeby była jasność, to nie chodzi o to, żeby się przestawić na ciała ketonowe i żeby z ciał ketonowych sobie hmm, pobierać energię. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przyzwyczaić organizm do rozkładu tłuszczy troszeczkę szybszego. I teraz, ile tłuszczy hmm, zużywam ja podczas treningu. Bardzo mało. Przeczytałem to i się zdziwiłem, bo zużywam pół grama na minutę. I tak sobie pomyślałem, że to chyba jest jakaś... Nie, nie, pół, pół grama na minutę na coś musi być jeszcze. Nie, okazało się, że tak jest. Pół grama na minutę. To jest wszystko. Więc... I, 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 żeby Wam uzmysłowić, że to nie jest błąd, to pół grama na minutę to jest 30 gram na godzinę. 30 gram i 1 gram to jest 9 kalorii. 30 gramów na, na godzinę to jest 270 kalorii i mniej więcej, kilokalorii, i mniej więcej tak by się zgadzało, 270 kilokalorii przy umiarkowanym wysiłku. U mnie jest to, ta krzywa zużycia e, tłuszczy wygląda inaczej u każdego, u mnie wygląda tak, że najwięcej tłuszczy proporcjonalnie i absolutnie zużywane jest w momencie najniższego wysiłku, na rowerze to było jakieś 95 W, czyli tak naprawdę w ogóle żadne kręcenie, natomiast do 200 W zużywałem... E, Powyżej 0,4 g na, na minutę. Powyżej 200 W się to posypało. Czyli to jest ciekawe, bo e, treningi high intensity, treningi o wysokiej intensywności, Hit, e, interwały, które robimy na tętnie, e, podnoszenie ciężkich ciężarów, wszystko to powoduje. Wysokisko tętna, zużywanie glikogenu, zużywanie węglowodanów, głównie niezużywanie tłuszczy. Um, natomiast powoduje dużo większy dług kaloryczny i dzięki temu chudniemy dużo bardziej. Bo, tak jak mówię, um, godzina jazdy na rowerze um, 200 W dla mnie to jest tempo umiarkowane. To jest tempo troszeczkę poniżej tempa Ironman. Czyli powinienem to być w stanie utrzymać przez 5 godzin, powiedzmy. Czyli takie tempo bardzo słabe um, i 30 gram tłuszczy. 6 godzin, czegoś takiego, to jest 180 gram, 180 gram, gram, gram tłuszczy, to jest jeden posiłek tak naprawdę, więc e, jeżeli patrzymy na zużycie, tylko zużycie e, tłuszczy do, podczas treningu, e, w momencie, kiedy mówię, nie jesteśmy w ketozie, bo to nie o to chodzi, e, to jest ono tak naprawdę żadne. Chciałem Wam tylko tyle powiedzieć. E, jest tam kilka jeszcze innych informacji na temat tego, co powinienem robić, żeby Mm, trenować lepiej. Co powinien robić, żeby trochę zgubić wagę? Co powinien zrobić, żeby e, poprawić moją wydolność, moją e, efektywność e, użytkowania energii, ale od, do, do tego sobie dojdziemy, bo e, te badania, które dostałem sam, jeszcze ja nie, nie wszystko do końca e, ogarnąłem, nie, nie wszystko do końca przeczytałem. Natomiast chciałem Wam powiedzieć tylko o, e, o tych tłuszczach. No, to, to tyle. A następny filmik będzie, będzie o czym? O nowym rowerze, chyba, nie?